Chodzi o budynki fabryczne dawnego Imperium Ludwika Geyera naprzeciwko Białej Fabryki. O sprawie nielegalnego wyburzenia odpowiednie służby zawiadomiło Stowarzyszenie Fabrykanska. Jak usłyszeliśmy od pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, nie były to budynki warte zachowania, wręcz usłyszeliśmy określenie, cytuję, chłam architektoniczny. Jeżeli takich budynków nie zachowujemy, to tak naprawdę w Łodzi już nie mamy czego innego do zachowania. Budynki w całości nie były włączone do rejestru zabytków, dlatego wydano zgodę na ich częściową rozbiórkę. Już teraz jednak wiadomo, że zburzono więcej niż zakładały na to stosowne pozwolenia. Tutaj mamy już wyburzenia postępujące poza tą zgodę, którą wojewódzki konserwator zabytków wyraził, a nawet występujące ponad to, co jest zapisane w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta 24 września tego roku. Na miejscu pojawiły się policja oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który w trybie natychmiastowym wydał decyzję o wstrzymaniu rozbiórki, mimo że inwestor posiada stosowne zezwolenia. Decyzja była wydana legalnie przez Urząd Miasta, czyli organ uprawniony do wydania takiej decyzji. Dzisiaj się skieruje interpelację do prezydenta miasta, ponieważ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego podlega prezydentowi. Chcę również otrzymać informację, co robił Miejski Konserwator Zabytków w tej sprawie. Jeżeli okaże się, że inwestor działał niezgodnie z prawem, to zostanie ukarany. Jednak zniszczonych budynków nie da już się uratować. Sprawa jest w tej chwili wyjaśniana. O jej przebiegu będziemy informować na naszej antenie.